Co za grupa? Wycieczka młodzieżowa do Bułgarii. Jak pan powiedział? Wycieczka młodzieżowa. Coś nie w porządku? To ma być dowcip? Skądże znowu? Jesteśmy wycieczką młodzieżową, prawda, chłopcy? Co ich wysłał? Sami się wysłali, młodo się czują. Do pana, zdaje się, należy sprawdzanie dokumentów. A nie kwestionowanie, kto ma jechać na obóz młodzieżowy. A kto nie. Utrwalanie rzeczywistości jest procesem coraz prostszym, coraz bardziej dostępnym. Naciskamy spust i już mamy uwiecznione piękno krajobrazu albo uśmiech człowieka. Dziękuję. Tak, to był taki wstęp ogólny, a teraz chciałbym przystąpić do tematu mojego filmu. Otóż wchodzimy w naszym kraju w okres drugiej rewolucji przemysłowej. Zmian starych przyzwyczajeń, dotychczasowego sposobu myślenia. A to oznacza, że musimy bardzo uważnie przyjrzeć się narzędziom trzymanym w rękach. A taki na przykład kierownik, naczelnik, dyrektor, jednym słowem szef, to właśnie jedno z takich narzędzi. Słyszeliście, panowie? My narzędzia. Też wymyślam. Bardzo pana przepraszam. Czy mógłby pan mi odpowiedzieć na pytanie, jaki pańskim zdaniem powinien być szef? Uczciwy, sprawiedliwy. Wymagający, ale pamiętający o pracowniku. Inteligentny chyba, najważniejsze. Życiowy, idący z duchem czasu. Wie pan, czasy się zmieniają. Szef powinien być taki jak mój, bardzo dobry. Ale powinien wiedzieć, czego chce. Trudno szefie coś mówić. Szef jednak był szefem, jest i będzie. Żeby tak nie myślał odtąd dotąd, żeby się nie zajmował jakimiś drobiazgami, wie pan. Jakieś horyzonty, żeby miał, ogarniał całość. Dobry szef to przede wszystkim musi mieć głowę na karku. Po to, żeby obchodzić te wszystkie przepisy i żeby mu za to nie wpadło. Mam rację? Kolego, to nasze wewnętrzne sprawy. Chciałem zwrócić uwagę, że jedziemy na zasłużony odpoczynek. A pan powinien się ograniczyć do spełnienia obowiązków, za które panu płacą. A w ogóle po powrocie to trzeba porozmawiać z kierownikiem waszego biura. Tak, i zdać sprawozdanie. A czy rozmowa z moją dziewczyną panom nie przeszkodzi? Z jaką dziewczyną? Przecież tu nie ma żadnej dziewczyny. W filmie nie ma rzeczy niemożliwych. To o nich chcesz robić ten film? O nich? A nie boisz się? Czego? Patrz, jacy sympatyczni. A nie są silni? Jeszcze są, ale wiedzą już, że będą zmiany. I że pozostaną tylko ci, którzy się do szefowania nadają. Zresztą komputery ich wygryzą. Wyobraża pan sobie, jakby komputery przyjechały na naradę do ministerstwa? Żadnej dyskusji by nie było. Jeden rzuci cyfry, drugi rzuci cyfry, trzeci podsumuje i cześć. Po naradzie. Podobno jednak na świecie komputery zastępują administrację. W społeczeństwie rządzonym przez wilcze prawa kapitału jest to możliwe. Ja tam żadnemu komputerowi nie dam sobie jeździć po głowie. Widzisz? Chcesz, zapytam ludzi, co o nich myślą. A czy to ma jakieś znaczenie? Teraz na szczęście już ma. Czy pański szef nadaje się na to stanowisko? Nie, mój szef nie nadaje się na to. Trudno na ten temat coś powiedzieć. Najbardziej. Bardzo dobry szef. Wie pan, ja tak niedawno pracuję, że ja bym nie chciał jeszcze... Chyba tak. No, mam pewne obiekcje, ale publicznie nie będę go krytykował. Wolę jednak człowieka niż komputer. Bo ma ludzkie odruchy. Kocha dzieci i zwierzęta. A komputer jest nieludzki i bezduszny. Oni właśnie tak twierdzą. No, a wpuść między nich psa.
Ach, masz kilka lateczkę, piesemczy. Proszę, proszę bardzo. Maska na peskę, tak. Maska na peskę. Brawo, brawo. Pieseczku. A niech przyjdzie ktoś ze sprawą do załatwienia. Naczelnik na konferencji. Na naradzie. U dyrektora. CZ Impeksie. W Eworozoncie. Moda Serw Imporcie. Dziś raczej nie. Pod koniec dnia. Może jutro. Poniedziałek. Proszę się dowiadywać. Proszę telefonować. Kontaktować się. Nie tracić na siebie. Dobrej myśli. Mieć zaufanie. Cierpliwość. Dobre chęci. Wytrwałość. I serce. Ale chyba nie wszyscy są tacy. Oczywiście, że nie. Nawet muszę ci powiedzieć, że nie ma ich tak dużo. Ale za to przynoszą najwięcej szkody. No, granica. Znikaj. Dobrý den, pásová kontrola. Dobrý den. Dobrý den. Ta vaše mládež je nějak stará. Mówiłem, żeby jechać z Orbisem. Nie byłoby tych głupich dowcipów. Ale wtedy kosztowałoby trzy razy drożej. Z czego oni się tak śmieją? Ktoś zgubił koło. Co? Rany boskie, to nasze. To skandal. Mogliśmy się przecież rozbić. No. Podobno mój samochód świadczy o mnie. No właśnie. Panowie, nie moja wina. Prosto z przeglądu odebrałem, jak Boga kocham, no. W porównaniu z rokiem ubiegłym, jakość naszych usług uległa wyraźnej poprawie. I tak ilość wypadków drogowych, których bezpośrednią przyczyną było niedbalstwo naszych pracowników, spadła o prawie 30%. Daje to w zabitych spadek o 41,3%, w rannych natomiast spadek tylko o 18,7%, ale świadczy to wyraźnie o kierunku naszych starań. Ja to wszystko nastawiłem, proszę nacisnąć to tu i więcej nic nie ruszać i nie zmieniać. Taki lewarek powinien być sprzężony silnikiem, naciska się co trzeba, to jedzie do góry. Nie, żeby się tak męczyć. Z mechanizacją u nas nie najlepiej. Mhm. Ale ludzi mamy zdolnych. Tak, kadra jest niezła. Mhm. Kadry decydują o wszystkim. Klasyka. Uwaga! Chwileczkę. A może by kierowcę do nas poprosić? No, można. Panie kierowco, prosimy do nas. Pan za wysoki, może pan łaskawie. Tak, 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 proszę się przesunąć. Proszę. Może się pan trochę przesunąć. Uwaga! Wyżej, wyżej, wyżej. Słusznie i w prawo. Nie, nie, nie. Nie? I pchną. Niżej. Bardziej w lewo. Nie, niżej. Wyżej, wyżej, wyżej. 90 stopni. Chciałbym wyjaśnić, że obserwują państwo sytuację nietypową. Średnia krajowa, przypadająca na jednego pracownika, personelu kierowniczego, jest znacznie niższa. Natomiast typowa jest zdolność kierowania w każdej sytuacji, niezależnie od miejsca, czasu i własnych umiejętności. Ha, 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 to zielonego,
bardzo dziękujemy. Semmi, semmi. Nagyon örülünk annak, hogy segíthettünk lengyel barátainknak. Dziękuję. Kellemes utazást. No, chłopcy, podziękujcie naszym węgierskim przyjaciołom. Teraz nie odkręcą. Musisz tak z nimi? Jak? Sam wiesz, mogą cię urządzić. Wiem o tym. Świat chcesz poprawiać? Ktoś musi próbować. A gdyby pan wiedział, że pański szef nie nadaje się na to stanowisko, czy skrytykowałby pan go publicznie? Przypuszczam, że nie, bo zbliża mi się emerytura. Tak, skrytykowałbym, oczywiście. Naturalnie. Tylko wie pan, ja niedawno pracuję w tej instytucji. A pan by skrytykował? No, publicznie bym nie krytykował. Mam żonę i dzieci, jak szefa, no ja. Gdybym wiedział, że go wyleją, to tak. Mam takie papiery, że mógłbym skrytykować. Nie w każdym razie w to nie mieszaj. Robota niezła, zahandlować też można. Głupio robisz. A myślałeś kiedy, co by było, gdyby tak wszyscy co do jednego siedzieli cicho, bo takim jest wygodniej. To co wtedy? Jak państwo widzą, jestem pouczany o konieczności liczenia się z kolektywem. Może powinienem przemyśleć swoją postawę? Może te rozważania na temat szefów nie do mnie powinny należeć? Chociaż, z drugiej strony, czy to nie dziwne, że w wycieczce młodzieżowej nad Morze Czarne jakoś nie widać młodzieży. Natomiast nad Bałtyk, na przykład do Łaz, młodzież dociera bez przeszkód. Właśnie chciałem powiedzieć, że jeżeli Żywowie jadą, to widocznie za swoje zasługi, których młodzi nie mają, więc nie pojechali. Słusznie. A tak, to co innego. O, no, troszkę. No, dobra. Dawno by tak. Będą z pana jeszcze ludzie, młody człowieku. Z nami pan nie zginie. No. No to na zgodę. My tak tu dyskutujemy, a państwo pewnie tęsknią do jakiejś normalnej rozrywki. Wobec tego zapraszam do kabaretu Dudek. W tygodniu to jesteśmy cisi jak ta ćma. W tygodniu to nam wszystko wisi aż do dna. A jak się człowiek przejmie rolą, sam pan wisz, to zaraz plecy go rozbolą albo krzyż. W tygodniu to jesteśmy szarzy jak ten dym. W tygodniu nic się nie przydarzy boiskim i życie jak koszula ciasna pije nas, aż poczujemy mus. I raz na jakiś czas w Polskę idziemy, drodzy panowie, w Polsykę idziemy. Nim pierwsza seta zaszumi w głowie, drugą pijemy. Do dna jak leci, za fart, za dzieci, za zdrowie żony. Było, nie było, w to głupie ryło, w ten dziób spragniony. Świat jak nam wisiał, tak teraz nie jest nam wszystko jedno. Śledziem się przeje, kumpel się śmieje, dziewczyny bledną. Ślerzbią nas dłonie i oko płonie, lśni jak pochodnia. Aż w nowy tydzień świt nas wygoni. No, a w tygodniu? W
tygodniu, bracie, wolno goisz kaca fest. Bo czy się leży, czy się stoi, jakoś jest. W tygodniu kleją ci się oczy, boli krzyż, a wyżej nerek nie podskoczy, sam pan wisz. W tygodniu żony barchanowe chrapią w noc, a ty otulasz ciężką głowę ciasno w koc. I rano gapisz się na ludzi okiem złym, i nagle coś się w tobie budzi jak w dym. W Polskę idziemy, drodzy panowie, w Polskę idziemy. Nim pierwsza seta zaszumi w głowie, do ludzi lgniemy. Słuchaj, rodaku, dzia! Potem wyśnimy sen kolorowy, sen malowany, z twarzą wtuloną w kotlec schabowy, panierowany. My pełni wiary, choć łeb nam ciąży, ciąży jak ołów, że żadna siła nas nie pogrąży. Orłów, sokołów! A potem znów się przystopuje i znów gaz, i społeczeństwo nas szanuje, lubią nas. Uśmiecha do nas się najmilej ten i ów. Tak rośnie, rośnie nasz przywilej świętych krów. Nie jeden to się nami wzrusza, słów mu brak. Rubaszny czerep, ale dusza znany fakt. Nas też coś wtedy w dołku ściska, wilgnie wzrok. Bracia rodacy, dajcie pyska równać krok. Lewa! W Polskę idziemy! W Polskę idziemy! Bracia rodacy! Tu się psia nędza, nikt nie oszczędza. Odpoczniesz w pracy. W pracy jest mikro, mikro i przykro. Tu gołdą spływa cham lub bohater. Polska sobotnia alternatywa. Gdy dzień się zbudzi i skasowani staną tytani, i znowu w Polskę, bracia kochani, nikt nas nie zgani. Nikt złego słowa łąża czy nakło nam nie bałaknie. Jakby nam kiedyś tego zabrakło. Nie, nie zabraknie. To jest pan komendant. Najwyższa władza na tym terenie. A to polska grupa młodzieżowa. Serdecznie wi priwestwamy. Pristigane tu wi nasze mlagir, na polska ta mladeżka grupa. Pożelamy wi przyjatna i spokojna poczivka. Pan komendant serdecznie panów pozdrawia i życzy miłego pobytu. A może by coś odpowiedzieć? Na dwa tygodnie? Na dwa. Podoba ci się moja grupka? Skąd ich znam? Nie pomyliłeś obozów? Ale skąd? Panowie reprezentują naszą wspaniałą młodzież i właśnie w jej imieniu przyjechali na godziwy wypoczynek. No, to do zobaczenia wieczorem. Pa! Pa! Jesteśmy na miejscu. Przecież tu nawet nie ma gdzie powiesić ubrań. Ubranka do przechowalni. Tu się w zasadzie chodzi tylko w slipkach. To pan chce, żebyśmy mieszkali w takich warunkach? Wszyscy tak mieszkają. Pozwolę sobie zauważyć, że my nie jesteśmy wszyscy. Zresztą po drodze widziałem murowane domki kempingowe. A to dla młodzieży deficowej.
No tak. Cóż, panowie, przedyskutujemy. Pozwólcie, panowie, proszę bardzo. Tutaj. Kogo na przewodniczącego? Pana, oczywiście. Naturalnie. Nie, nie, ja tylko zagaję i zrobię wprowadzenie. Proponuję pana. Mogą być propozycje z sali. Ja pana wysunę w zagajeniu. A, tak. A kto zgłosi wniosek? Może pan? A jak sformułujemy? Ja panu napiszę na kartce. W czasie dyskusji. No to możemy zaczynać. Proszę bardzo. Proszę, proszę. Pan pozwoli? Oj, przepraszam. Nie będę państwu szczegółowo referował przebiegu narady. Może tylko podkreślę najistotniejsze momenty. Po zagajeniu jednomyślnie wybrano przewodniczącego oraz powołano prezydium. Pierwszy mówca podkreślił, że rola, jaką pełnią zebrani w gospodarce narodowej, jest poważna i dlatego odpoczynek nie jest ich prywatną sprawą, bowiem im lepiej wypoczną, tym lepiej będą spełniać powierzone im obowiązki. Dlatego też warunki, jakie tu zastali, stawiają pod znakiem zapytania cel ich przyjazdu. Następnie zgłoszono daleko idący wniosek i tu zaszły pewne komplikacje. Padł wniosek o natychmiastowy powrót do Warszawy. Ponieważ innych wniosków nie ma, proponuję głosowanie. Kto przeciw? Nie widzę. Kto za? Kto jeszcze za? Raz, dwa, trzy, cztery. Za? Czterech. A kto się wstrzymał? Proszę nas zaprowadzić do komendanta. Komendant wyjechał do Sofii. Będzie jutro. A teraz idziemy na kolację. No to chodźmy. Tak czy tak, jeść trzeba. No. To chodźmy. Idziemy. Mogliby wprowadzić obsługę, a nie żeby tak wystawać. W naszej stołówce zakładowej też samoobsługa. Gastronomia u nas ostatnio bardzo się poprawiła. Jak na garbatego. W obliczu nowych zadań stojących przed naszym społeczeństwem wychodzimy do konsumentów z poważnymi osiągnięciami. Największą poprawę notujemy w daniach drugich, gdzie ilość dań nie nadających się do spożycia obniżyliśmy do 8%. W zupach sytuacja kształtuje się nieco gorzej, ale lepiej niż w roku ubiegłym. Natomiast odnośnie sosów, to nie boimy się prawdy. Z otwartym czołem mówimy, w sosach nie jest dobrze. Ale trzeba to sobie powiedzieć, że nieodpowiedzialna krytyka prasowa nie pomaga nam w pracy, nie mobilizuje. Jesteśmy za krytyką odważną, pryncypialną, ale nie za krytykanstwem. Krytykanstwu mówimy nie. Ładnie tu. Aha. A może byśmy tak... Dzisiaj wcześniej trzeba iść spać, a jutro z samego rana do komendanta. A może by lepiej po śniadaniu? Albo przed. Nie, dlaczego? Można i po.
teraz nasi znajomi z kabaretu Dudek. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, całe miasto aż drży, a na rogu harmonia od południa gra. No to cyk, piwa, moc, potem śpiew całą noc i dziewczyny, ale o tym raczej cicho. Tajemnice wiary mej, tajemnice wiary mej, tajemnice wiary mej niezgłębione są. W niebie też nie śpi nikt przez ten hałas i krzyk święty Jerzy bez celu łazi tam i tu. On by też, kto go wie, chętnie zabawił się, ale z wieku i urzędu zabroniono mu. Tajemnice wiary mej, tajemnice wiary mej, tajemnice wiary mej niezgłębione są. W niebie źle pić się chce, święty Piotr mówi nie, ale Jerzy stary kizior jednak urwał się. Z nimi siadł, z nimi jadł, z nimi pił za pan brat. Po ojcowsku obejmował towarzyszki swe. Tajemnice wiary mej, tajemnice wiary mej, tajemnice wiary mej niezgłębione są. Wtedy archanioł B zrobił donos, że wie o wybrykach Jerzego tak jak mało kto. W niebie zwołano wiec, Jerzy bronił się, lecz z listy świętych skreślono bezpowrotnie go. Tajemnice wiary mej, tajemnice wiary mej, tajemnice wiary mej niezgłębione są. W knajpie odbył się wiec polityczny, miał gest, Jerzy znów ma poprzednie godności swe. Wtedy archanioł B dostał w zęby, niech wie, że na świętych donosić nie opłaca się. Tajemnice wiary mej, tajemnice wiary mej, tajemnice wiary mej O Jezu! Jezu, ratu! Ratu! Nie stop się. Twarzowe. Hello! Kolego! Ahoj, tatinku! Idziemy do komendanta. Jeszcze nie wrócił. To do zastępcy. Chyba jest jakiś zastępca. Zastępca? Jest. Idziemy. Tak, понимаете, товарищка, что мы так не можем. Вы меня понимали? Нем чудом. Co ona mówi? Po jakiemu? Po węgiersku mówi, że nie rozumie. No to niech jej pan przetłumaczy, co ja mówiłem. Niestety nie znam węgierskiego. Parlez français? Scusa, parlato italiano? A prawda, ja sam nie parlato. Sprechen Sie Deutsch? Do you speak English? Może panowie pójdą na plażę? Szkoda słońca. Wiemy lepiej, czego nam szkoda, a czego nie. A w ogóle co to za zastępca, który nie zna żadnego języka? Szef może nie znać, zastępca musi. Czekaj, myk. Co ona mówi? Mówi, że chce pana pocałować. Ona to wszystkich całuje. A pan mówi, że ona nie zna, że pan nie zna węgierskiego. Tyle to się zna. Może by spróbować na miki? Nie. Ja się nie będę ośmieszać. Moment, sekunda.
Zimna, woda, water, water. Zimna, no, no. Nie ma, no, chwileczkę. Wieszak, kajne, 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 wieszak. No. Nie ma, nie ma. Prymityw, prymityw, toalet. Toalet, no. No. O, o, spać. Schlafen. Umyglich. Umyglich. Nie ma. Muzyk. Zu viel Musik. Tanzen, singen, springen. Jaj, 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 jaj. U ty tu chylisi. Poszli. Zemi gi na plażę. Kiedy są oblekat i wlezat w morę, to postawi gi. Dobre. Dobre li se przystrowach na Ungarka? Cudownie. Do udawania to wy jesteście jedyne. Nem tu dom. Nem tu dom. Rozbiorą się czy nie? Zostaną czy nie zostaną? Ale znów jeśli zostaną, trudno, żeby chodzili po plaży w garniturach. Przynajmniej bylibyśmy konsekwentni. To co? Może się mamy i kąpać w garniturach? Ja w każdym razie w garniturze kąpał się nie będę. Jak się już raz rozbiorę, to zostanę. Woda taka ciepła, szkoda jej zmarnować. Pogoda zdaje się ładna. No cóż, na plażę, panowie. Dlaczego się chowasz? Metoda ukrytej kamery. Ej! Szt. O czym właściwie ma być ten twój film? Przyjechali nad to morze, no i co? Jakaś miłość? Szablon. Opowiadanie historii, jak już się przeżyło, trzeba podpatrywać życie. Popatrz na nich. Niby się rozebrali, a garniturki pod ręką. A spójrz na pantofle. Pantofle jak pantofle, no i co z tego? Dzięki nim będę miał znakomite przejście montażowe do następnej sceny. W odpowiedzi na liczne skargi, jakie otrzymaliśmy po ostatnich opadach atmosferycznych, że obuwie produkowane przez nasz zakład przemięka i rozkleja się, czuję się w obowiązku złożyć wyjaśnienie zgodnie z przyjętą przez nas zasadą, cytuję, klient ma zawsze rację. Niestety, obiektywnie rzecz biorąc, w tym wypadku klienci nie mają racji. Wyjaśnij mi najpierw, czy możliwe jest produkowanie obuwia ze skór wodoodpornych. Tak, jest to możliwe. Ale przecież walczymy o obuwie lekkie i wygodne. A skóry wodoodporne są ciężkie i sztywne. Przecież bijemy się o obuwie dostępne dla każdego, tanie. A skóry wodoodporne są drogie. Bardzo drogie. Dlatego też w obuwiu naszej produkcji należy unikać chodzenia po miejscach mokrych, a w okresach dłuższych opadów atmosferycznych najlepiej pozostać w domu, jak mówi wieszcz, cytuję, w cieple domowego ogniska. Dwadzieścia siedem! Doświadczenia wykazują, że komputer wrzucony do wody tonie. Natomiast szef
zaczyna instynktownie pływać. Już wkrótce czuje się w nowym środowisku doskonale. Ty ciągle o komputerach, no a może nie wszyscy wiedzą, co to jest? To zaraz wyjaśnimy. Znajdujemy się w stołecznym ośrodku elektronicznej techniki obliczeniowej. Może zaczniemy od istotnego dla nas pytania. Co to jest komputer? Jest to programowane urządzenie służące do cyklicznego wykonywania obliczeń. Komputery znalazły zastosowanie przede wszystkim w zarządzaniu, zastosowanie w gospodarce narodowej i dzięki możliwości współpracy z urządzeniami typu czujniki, jak na przykład termometry czy manometry, mogą służyć do sterowania procesami typu ciągłego, jak na przykład procesy technologiczne czy loty kosmiczne. Tak, powstaje pytanie, żeby problem właściwie, żeby te ogromne możliwości jak najlepiej wykorzystać. Ale to już chyba zależy tylko od szefów. Więc ogólnie rzecz biorąc należy stwierdzić, że nowoczesna natura komputera wymaga takiego samego zastosowania. To znaczy ludzie stosujący komputery, a w tym wypadku kadra kierownicza, musi podejść do nich w sposób nowoczesny, a jednocześnie z pełną świadomością tego, czego od komputera się wymaga. Z tym chyba jeszcze nie jest najlepiej. Dziękuję. Miejmy nadzieję, że ta rewolucja informacyjna pozwoli nam uniknąć szeregu niesprawiedliwości polegających na spekulacji informacją. Zniknie mnóstwo znanych nam sytuacji, gdzie ci, co wiedzą, pasożytują na tych, co nie wiedzą. Komputer albowiem nie poddaje się naciskom personalnym, nie kłamie, nie gubi papierków, nie podaje fałszywych wskaźników, żeby dostać premię. Może komputer po prostu nadaje się lepiej do tej pracy od człowieka? Zdura! W naszych warunkach decyduje prawidłowa koncepcja odgórna. Szef nie musi się znać na komputerach. Wystarczy, że dobrze pokieruje tymi, co się znają. W oparciu o odpowiednie dyrektywy. A nie sądzicie, panowie, że wykonywanie dyrektyw w tej chwili już nie wystarcza? Głęboko tu? Dobrych parę metrów. Warto by chyba wrócić do brzegu. Co, boi się pan? Nie, czemu? Ale zawsze może się zdarzyć jakiś kurcz. A jak kurcz złapie, to można utonąć. A można, ale nieprzyjemnie. Co się... Myśli pan, że możemy tak bezkrytycznie propagować poglądy zachodnich ekonomistów na temat komputerów? Dlaczego zachodnich? W warunkach socjalistycznej gospodarki planowej wykorzystanie komputerów jest i powinno być bardziej wszechstronne. Coś mi te poglądy pachną rewizjonizmem. Możemy wracać. Ja może trochę odpocznę, a państwo obejrzą coś dla rozrywki. Otóż idę ja sobie raz ulicą. Nagle patrzę, coś leży. Takie niewielkie, szare, leży i nie rusza się. Podchodzę bliżej, jeszcze bliżej, przyglądam się i poznaję. To rozum. Ktoś zapewne przechodził tędy i po drodze zgubił rozum. Ciekawe kto. Wygląda mi ten rozum na męski, taki poważny, rozmiar średni, stan rozumu mało używany. Co robić, myślę? Zostawić tak rozum na ulicy nie wypada. Chodzić od człowieka do człowieka i przyglądać się, czy mu rozumu nie brak, nie uchodzi. Zresztą, po czym ja poznam, kto u nas ma rozum, a kto go nie ma? Na oko to tak nie widać. Poszedłem z tym rozumem do gazety. Ogłoszenie wypisałem, znaleziono rozum, męski, stan bardzo dobry, prawie nowy, wydrukowali. Czekam tydzień, dwa tygodnie i nikt się nie zgłasza. Oj, głupi, a człowiek niemądry. No jakżeż on ma się zgłosić, skoro jego rozum jest u mnie? Przypuśćmy, że mu ta gazeta wpadnie do ręki, że on przeczyta to moje ogłoszenie, to co on z tego zrozumie? Nic, bo on nie ma rozumu. Poszedłem z tym rozumem na milicję. Rozum, mówię, znalazłem taki... i nie wiem, co z nim zrobić.
No, milicja też nie wiedziała, bo skąd ma wiedzieć? A gdyby rozum był skradziony, mówią, bardzo proszę, moglibyśmy się zająć. Znaleziony, nie my, biuro przedmiotów znalezionych przy tramwajach się znajduje. Mówię, chwileczkę, panowie, przecież tramwaje u nas dochodzenia nie zrobią, a tymczasem my musimy wiedzieć, czyj to rozum. U mnie on leży zupełnie bezczynnie, a tymczasem komuś może się przydać. No i zgodzili się. Dochodzenie przeprowadzili, nawet niedługo trwało, coś tam głowy prześwietlali, czy coś w tym rodzaju. I cóż się okazało? Więc okazało się, że ten rozum do niedawna należał do pewnego skromnego urzędnika, który wysoko awansował. Pobiegłem do niego z tym rozumem, przyjął mnie grzecznie, rękę podał. Proszę, zawołałem, oto pańska zguba i chlast mu ten jego rozum na biureczko. Mówi, co to? Nie poznał. Mówię, rozum, pański rozum znalazłem, odnoszę. Jakżeż on się wtedy zdenerwował, jak krzyczał na mnie, pięścią wygrażał. I wyrzucił mnie razem z tym swoim rozumem za drzwi. Ja nie mam pretensji, człowiek bez rozumu do wszystkiego jest zdolny. Zresztą nie mógł się przyznać, że sobie urzędował na takim stanowisku bez tego rozumu, więc zabrałem ten jego rozum, wyszedłem na ulicę i wyrzuciłem. Nurtował mnie jednak niepokój. Jakżeż on sobie daje radę na takim stanowisku bez tego rozumu? No i na drugi dzień zatelefonowałem do jego sekretarki. Dzień dobry, mówię. Dzień dobry, odpowiada sekretarka. Proszę pani, chciałem się zapytać, czy pani szef nie ma przypadkiem zastępcy? A ma, odpowiada sekretarka, dwóch zastępców. A skoro ma dwóch zastępców, to wszystko jasne. Po diabła mu rozum. Już nie chcą wyjeżdżać? Zmienili poglądy. Ciągle wojujesz z nimi. Na razie zawieszenie broni i przegrupowanie sił. A ty wiesz, że jak się raz zostanie szefem, to prawie na zawsze? Przecież ciągle ich zmieniają. Przerzucają. Na inny odpowiedzialny odcinek. Ja bym ten twój film robiła zupełnie inaczej. Jak? Zaczęłabym tak. Przyjeżdża na obóz przystojny pilot. To byłbyś ty oczywiście. Dziękuję. Spotkałbyś się ze mną, ja bym była Francuzką albo Bułgarką. Nie, my byśmy się nie znali. To byłoby pierwsze spotkanie. Ty byś mi się spodobał, ja tobie i nic więcej. Dopiero następnego dnia nastąpiłoby poznanie. No a potem miłość. I tak bez żadnych komplikacji? No, możesz coś wymyśleć, no... Na przykład, mogłaby ci się podobać inna. A ja bym cierpiała. Dlaczego mnie? Może to właśnie tobie spodoba się ktoś inny? Oczywiście okazałoby się pomyłką i kochalibyśmy się dalej. A czym by się film kończył? Jak w życiu. Ty byś odjechał, a ja bym została. Łzy się leją strumieniami. Wzruszająca historyjka, ale nie przejdzie.
Dlaczego? Musi się dobrze kończyć, inaczej nie zatwierdzą. No to mógłbyś zostać ze mną. Tak mam wszystko rzucić i zostać? To ja mogę pojechać z tobą. A gdzie wiza? No to byłabym Polką. To po co mielibyśmy się spotykać w Bułgarii? Bez sensu. Zresztą mnie kino papy nie interesuje. Mam zupełnie inną koncepcję. Oho, popływamy. Do treningu. Ogólnoobozowy konkurs ręcznościowy. W programie. Wyścigi na materacach, ping-pong i biegi. Co za pomysł. Ganiać się ze szczeniakami. Wszystkie grupy uczestniczą. Porozmawiaj się z komendantem. Najpierw próbowali prośbą. Wy komendant, ja dyrektor, my dogawarym się. Potem groźbą. Wyznajcie, kto ja takoj. W końcu użyto najpoważniejszego argumentu. Drużba między naszymi narodami. I to był błąd, ponieważ za poszczególne konkurencje dostaje się punkty. Potem sumuje się punkty turnusów i nagradza zwycięzców. I komendant nie może dopuścić właśnie w imię przyjaźni łączącej nasze narody, żeby polska grupa zajęła ostatnie miejsce. Nie przeszkadzam? Ale skąd? Proszę. Dziękuję. Sporo tu ładnych dziewczyn. Sporo. Interesujące są sprawy między młodymi. Proszę. Można nakręcić film? Na przykład? Czy ja wiem? Jednak on... Panowie wydają mi się obiektem bardziej interesującym. No cóż, postawmy sprawę jasną. My panu radzimy. Rozumiemy się, serdecznie radzimy, żeby pan się przestał nami zajmować. A nie mogę, jestem pilotem grupy. Nieważne, nie było rozmowy. Żeby pan później nie żałował. Dziękuję za szczerość. Drobiazg. Nie ma o czym mówić. Start! 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 Start!
Decyzja ministra handlu wewnętrznego o wycofaniu ze sprzedaży kąpielówek męskich wyraźnie krzywdzi naszą załogę. Nie dano nam możliwości ustosunkowania się do zarzutów. A przecież nowy styl pracy wymaga szerokiej konsultacji przed podejmowaniem poważnych decyzji. Powinniśmy na zaistniałą sytuację spojrzeć harmonijnie, nowocześnie, wielopłaszczyznowo. Jeżeli nawet jakość naszych wyrobów nie jest najlepsza, to przecież nie nas należy krytykować. Łatwo jest pochopnie rzucać oskarżenia, blamić dobre imię naszej załogi. Stare przysłowie mówi, z próżnego i Salomon nie naleje. A przecież nasz robotnik, majster, inteligent, pracujący, chcieliby nalać. Robimy co w naszej mocy. Systematycznie przekraczamy plany. Polepszamy warunki socjalno-bytowe naszej załogi. Naszych materiałów na rynku jest coraz więcej. A co do jakości, no to już jest wina surowca, który dostajemy z centrali. Brawo! W nowoczesnym filmie nie powinno zabraknąć sceny erotycznej. Wprawdzie w moim filmie nie będzie to bezpośrednio związane z tematem, ale mam nadzieję, że to Państwu nie przeszkodzi. Myślę, że tę część możemy przyspieszyć. Teraz możemy już normalnie. Kiedy część wstępna zostaje zakończona, powstaje zasadniczy problem. Jak pokazać to, co będzie dalej? Najczęściej stosuje się czasowe opuszczenie działającej pary i powrót do nich, kiedy już jest po wszystkim. A nikt jeszcze nie wpadł na to, że można operować dyskretnymi aluzjami. Erotykę mamy zaliczoną i możemy spokojnie wrócić do zawodów. Nie spodziewałeś się, że będą zwyciężać? Do czasu. Nie potrafią myśleć i działać inaczej, jak za czasów, kiedy do kierowania wystarczyło przygotowanie amatorskie. I chyba nawet wierzą, że wciąż biegną naprzód i zwyciężają. Ale raz puszczonego w ruch myślenia nie da się już zatrzymać. I oni będą musieli odejść. A jak nie będą chcieli?
To się ich zmusi. Wojna? Wojna. Ma pan tu oficjalne odwołanie do Warszawy. Bilet czeka w biurze. Ale ja nie skończyłem filmu. Nie szkodzi. Znajdą się tacy, co go skończą. Zresztą pański dziekan poinformował nas, że miał pan robić film turystyczny i samowolnie zmienił pan temat. Był pan również łaskaw zapomnieć o zdaniu dwóch zaległych egzaminów, co było warunkiem powierzenia panu tego filmu. Życzę powodzenia. A może się wszystko jeszcze jakoś ułoży? Zdaje się, że ich nie doceniłeś. Pan zdaje się robi w kulturze. Nie, w przemyśle. A to nawet dobrze się składa. Będzie pan inżynierem dusz ludzkich. No to do roboty. Może tylko uzgodnimy koncepcję. Co pan proponuje? No cóż, może zakończenie turnusu, występ polskiej grupy. Zaangażowany. Oczywiście. No i wyjazd, rozstania. Ale radosne, bo nowe przyjaźnie będą trwać dalej. Znakomicie. No to powodzenia. Nigdy nie przypuszczałam, że prawdziwe uczucie przeżyje z dojrzałym mężczyzną. Ty jutro wyjeżdżasz. Bardzo mi ciebie będzie brak, kochana. Ale pomyśl, ja przecież jestem dla ciebie za stary. Nie, nie, nie. Thank you.
pokazywaniu rzeczywistości ważny jest sposób widzenia. Świadomy wybór. Trzeba szczególnie podkreślić zasługi tych kolegów, którzy mimo tak krótkiego okresu czasu zobowiązali się przedstawić młodszym kolegom nasz wspaniały, ludowy folklor. Uwaga, panowie! Uwaga! Buralu, 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 hej! Buralu, czy nie żal? Hej, praca, praca nas! Odchodzić od stron ojczyzn. Młodzież i starsi. Temat stary jak świat. Najczęściej mówi się konflikt pokoleń, ale to tylko wymysł polujących na sensacje. Wystarczy zapytać pierwszego, lepszego z ulicy. Czy zdaniem pana istnieje u nas konflikt pokoleń? Skąd? Nie ma żadnego konfliktu. Pracuję na dość odpowiedzialnym stanowisku i mam wielu młodych, nawet bardzo młodych, podwładnych i podwładne. Współpraca układa się znakomicie. Wie pan, że to nawet ciekawe. Niektóre przedstawicielki młodzieży wolą nawiązywać bliższą współpracę ze mną niż ze swoimi rówieśnikami. Dziękuję. Nie może być konfliktu, jeżeli problem wychowania młodzieży postawimy właściwie. Jeżeli będą się uczyć na naszych życiorysach, na naszych osiągnięciach, no to wtedy z całą pewnością godnie nas zastąpią. Oczywiście jeszcze nie teraz. Mam na myśli dalszą przyszłość. No cóż, no zdarzają się nieporozumienia między nami a młodzieżą. Przyczyną są nieodpowiedzialne wyskoki jednostek zwichniętych przez obce nam wpływy, ale w swojej zasadniczej masie nasza młodzież jest bezsprzecznie zdrowa. Do widzenia, proszę pisać do nas. Proszę zapisać. A, jeszcze jedna sprawa. Niektórzy z państwa na pewno obawiają się o los naszego byłego pilota. Wierzcie mi, młodością w ogóle nie należy za bardzo się przejmować, ponieważ ma to ona do siebie, że szybko mija. Ludzie dojrzewają, zaczynają rozumieć. Zresztą, najlepiej niech on sam państwu przekaże rezultaty swoich przemyśleń. Chciałbym państwu wyjaśnić parę spraw. Otóż wszystkie te wynurzenia, rozważania, że starsi jadą zamiast młodszych, były chyba niesłuszne. W końcu młodzi są młodzi i zdążą się jeszcze najeździć. Zresztą z powodu trudności dewizowych nie byliśmy wcale nad Morzem Czarnym, tylko nad naszym. Też pięknym. Bałtykiem. Aha, jeszcze jedna sprawa. Wszystkie postacie, które się tu przewinęły, są oczywiście wymyślone. I nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Zagrali je moi starsi koledzy. Państwo pozwolą, że przedstawię. Wacław
Kowalski. Dziękuję. Maciek, to nie z tego filmu. Andrzej Szczepkowski. Dziękuję. Dziękuję. Zdzisław Matlakiewicz. Jaki Zdzisław, Zdzisiek. Dziękuję, Zdzisiek. Józef. Jak... Nowak. Kocina. Marian. A teraz myślę, że będzie najlepiej, jeżeli zaśpiewają państwu wesołą piosenkę. Hej, wy lata bojowe, gdy nie znało się nocy i dnia. Trzeba było na karku mieć głowę, mówiąc przy tym, że wszystko nam gra. My to hasło głosiliśmy wszędzie, tutaj okrzyk dodając tam gest. Nasze hasło, że jakoś to będzie, że w ogóle jest dobrze jak jest. Bo dobrze jest jak jest, to najbezpieczniejsza z tez i my jesteśmy czyści. Kto może ruszyć nas, gdy za starcy proszę was, niezłomni optymiści. Życie jest placem walk, oczywiście, my to wiemy wychodząc na plac. Optymiści są pierwsi na liście, liście nagród, awansów i płac. Kiedy góry intencje wyczute, kiedy uśmiech trafiony i to, czym nam może zagrozić, zagrozić komputer? Twór bezduszny z tą wtyczką na prąd. Bo dobrze jest jak jest, to najbezpieczniejsza z tez i nic nas już nie boli. My i tak wiemy, że gdy coś nawet zmienia się, to zmienia się powoli. Kontentów i wrogów nam nie brak, ale zgodny tworzymy wciąż chór. Kombatanci posiedzeń, posiedzeń i zebrań, sól tej ziemi i kwiat naszych biur. Na nic da się na czole twym chmura, nie tak prędko przeminie nasz czas. I ty też w końcu trafisz, trafisz do biura i ty też staniesz przed jednym z nas.